Do startu naszego tu w rajdzie dolnośląskim. Niesamowita frajda znowu wsiąść do rajdówki. Bardzo dziękuję wszystkim firmom. Nie sposób teraz wymienić, bo nam czasu nie starczyło. Zrobię to na mecie. A co do dzisiejszego dnia,
no fajnie, no wygraliśmy wszystkie odcinki w klasie. Rajd bardzo wymagający, bardzo fajny odcinek, nowość, Duszniki Arena. Typowo pod kibiców, też trzeba było się narobić troszeczkę tutaj w samochodzie, żeby jakieś to przyzwoite tempo zaprezentować. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z całego dnia. Samochód spisywał się bez zarzutu, pilot również. Także no co chcieć więcej, jutro oby tak samo do mety, będzie dobrze. Świetnie, wygraliśmy klasę 4F, dość wysoko w generalce, także nastroje są jak najbardziej pozytywne, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi z mety. Dziękujemy sponsorom, partnerom, którzy wspierali nas podczas tego startu, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego udziału w tej imprezie. Dziękuję. A najlepszy odcinek rajdu? Najlepszy odcinek dla mnie, Duszniki Arena, całkowita nowość i fajnie, jak już się tak poczuło ten OS, to fajnie to się jechało. Można było na nim naprawdę dużo stracić. Wielkie brawa dla organizatora. A więc duet Paweł Krysiak, Paweł Gacek, Automobil Klub Ziemi Chłopskiej, 12 miejsce w klasyfikacji generalnej, pierwsze w 4F. Thank you.
38 i bardzo wysokie 12 miejsce w generalce. Jeszcze raz przypomnę, to reprezentanci Automobil Klubu Ziemi Płockiej, a więc organizatora rajdu. Ale trzeba było wstać rano? No nie. Zasuwaj tam na tarapę. Thank you.